10 lat minęło, jak z bicza strzelił. Gala produktów regionalnych w Skokach świętuje jubileusz. Od dekady promuje lokalnych artystów, rękodzielników, rzemieślników. Pokazuje to, co regionalne i tradycyjne. W czasach, kiedy przychodzi moda na to, co stare, na to, co jest nietuzinkowe, na coś oryginalnego, to w tym miejscu ludzie mogą to znaleźć, od wszelkiego rodzaju robótek ręcznych, szydełkowania, przez różnego rodzaju ozdoby, biżuterię, torebki i tak dalej. Oczywiście także coś dla ducha, coś dla ciała, pyszne smakołyki, naturalna żywność, dobre nalewki. Myślę, że to jest podstawowy magnes, który przyciąga coraz większe rzesze ludzi do Skokowskiej Hali. A zaczęło się skromnie od zadania lokalnej grupy działania. Robiłem to w kilku gminach, nie tylko w Skokach. Natomiast co mi się bardzo podoba, że Skoki jako jedyna gmina zrobiła to jako zadanie własne. I jest to, trwa do dzisiaj. Rozwijało się to znakomicie, bo widzę po wystawcach, jestem na każdej gali, od 10 lat przyjeżdżam. I bardzo mi się to podoba, że po prostu promuje się najlepszych producentów, bo taka była idea. Czas pokazał, że gala znalazła w Skokach podatny grunt. Na początku to czuliśmy, że jest potrzebne coś, co by producentom różnych ciekawych rzeczy, ale nie na dużą skalę wytwarzanych, dało możliwość prezentacji tego, co oni są w stanie stworzyć. Natomiast chodziło nam o to, żeby mieszkańcy w sposób taki ciekawy, atrakcyjny mogli się z tą pracą zaznajomić. Dziś gala to impreza o zasięgu ponadregionalnym. Ponad 60 wystawców i setki zwiedzających. Coraz ciekawsza oferta produktów, których nie można kupić w supermarketach. Małe dzieła sztuki wyrzeźbione w drewnie, odlane z gipsu, masy solnej, namalowane na płótnie lub szkle, czy jak te kwiaty wycięte z krepy i starych rajstop. Na każdy kwiatek przypada, jak na przykład na tą kulkę, przypada około 30 płatków, to są podwójna krepa zwijana i na taką kulkę przychodzi około 60-70 kwiatów. To zależy, co się chce uzyskać, czy duży bukiet, czy mniejszy. Jest to pracochłonne, ale fajnie się to wykonuje. Rękodzieło wcale nie musi być trudne. Mogły się o tym przekonać dzieci uczestniczące w artystycznych warsztatach. Dzieci na moim stanowisku mogą wykonywać wszystko z drewna, mogą pobawić się w rzemieślnika, mogą to, co jest wykonane przez nas, popracować na wykończenie tego, czyli szlifowanie, sklejanie i malowanie. To jest ręczne splatanie sznurka ozdobne. Dziewczynki robią bransoletki z samym sznurkiem, sznurkiem z koralikami i takie bryloczki z pajacyki. Też ściegiem makramowym z dużymi koralikami. A to już trudniejsza sztuka. Artystki z Ukrainy od kilku lat przyjeżdżają na skocką galę, nadając jej rangę międzynarodową. Prezentują sztukę swojego regionu. Charakterystycznym dla tego malarstwa jest zapis petrykiwski, który został wpisany na listę dziedzictwa UNESCO. Jest to charakterystyczny sposób malowania ukraińskiej sztuki ludowej. Przedstawia elementy takie jak maki, kaliny, słonecznik oraz rajskie ptaki i bociany. Gala nie mogłaby się odbyć bez lokalnych smakołyków. Dla łasuchów był wielki urodzinowy tort, którego starczyło dla wszystkich gości. Inne pyszności oferowane były na kilku stoiskach, między innymi przez gospodynię z Podszanowa. Każda z pań, która należy do koła, przygotowuje tutaj potrawy, które lubi robić. Są to potrawy też regionalne, tradycyjne. Lubimy tutaj przyjeżdżać, lubimy gotować, no lubimy się pokazywać też. Przyjeżdżamy tutaj też ze względu na to, że ludzie chcą tego, chcą tych potraw, chcą kosztować, kupować, degustować. Koło gospodyń wiejskich z Podszanowa było na każdej gali w Skokach. Podobnie jak Zakład Aktywności Zawodowej w Gołaszewie, bo kto raz tu przyjedzie, chce wracać co roku. To jest fajna promocja dla nas, darmowa promocja, a przy okazji, żeby zobaczyć, co się dzieje w naszym regionie, co inni produkują, i żeby z siebie zaprezentować to, co my produkujemy w naszym zakładzie i przy okazji skosztować różnych rzeczy kulinarnie.
Publiczność przyciągają nie tylko atrakcyjne stoiska, ale i ciekawe występy. Lokalnych artystów reprezentowała grupa Skoczki. Gwiazda wieczoru przyjechała spod samiuszkich Tater. To zespół Krywań. Zwieńczeniem gali jak co roku były nagrody dla najlepszego stoiska. Wygrała Katarzyna Maćkowiak z Czerwonaka i jej artystyczna pracownia witraży. Uznanie publiczności zdobyło stoisko Uniwersytetu III wieku z Wągrowca.